Witam kochani, witam Was z powrotem na kanale. Piotrek Metz nadaje. Dobra. Co dzisiaj? Nadrabiam zaległości. No niestety, ale no, zbierają się. Nie mam już aż tyle czasu, żeby robić cały czas filmy. Dobra kochani, dzisiaj o boleniach. Powiemy sobie, jak zrobić bolenia. Żeby było jasne kochani, ja już dawno nie łowiłem boleni. Ostatnio w ogóle na nie nie jeżdżę. Niemniej jednak łowiłem dość sporo boleni, łowiłem bolenie na Zaporówce, Jezioro Pierzchalskie koło Elbląga, łowiłem bolenie na Wiśle. Także coś Wam podpowiem. Zresztą interesowałem się, był taki moment czasu, że interesowałem się bardzo boleniami. Z tego względu, że to jak dla mnie czysto sportowa ryba. Ja sam nie jestem fanem mięsa rybiego, także nie jadam ryb w ogóle. Także interesuje mnie tylko wędkarstwo, także to mniej więcej wygląda. Interesowałem się również boleniami. Jak namierzyć bolenie, kochani? Prawda jest taka, że w pewnych momentach to nie ma żadnej filozofii, żeby namierzyć bolenie, bo ich brania, ich żerowanie jest widowiskowe, z reguły oczywiście, nie zawsze, ale to na wodzie widać, jak łomoczą, jak walą w rybę i tak dalej. Żerują głównie na uklei, oczywiście inną rybę też weźmie, ale raczej na uklei, bo tak samo weźmie i muchę z powierzchni. Na co je łowić, kochani, to wiadomo, praktycznie jak każdego drapieżnika. Boleń to boleń jak każda inna ryba drapieżna. Żywi się głównie ukleją. Także ukleja jest takim podstawowym, można byłoby je nazwać punktem wyjścia. Oczywiście bierze na muchę. Weźmie w obrotówkę. Chociaż nie polecałbym jej jako numer jeden przy nęty. Niemniej jednak można złowić i na obrotówkę. Można złowić na gumy. Lekko dociążone gumy, prowadzone płytko, szybko, można je spokojnie łowić. Gdzie ich szukać, kochani? To jest ryba typowo rzeczna, lubi nurt, chociaż oczywiście jest w jeziorach, jest w Zaporówkach, tak jak mówiłem, bo wiem sam na Zaporówce bolenie. W mniejszych rzekach, nawet i na większych, bo na Wiśle też one były niedaleko brzegu, podchodzą wzdłuż linii brzegowych, wzdłuż opasek różnego rodzaju. Ale warto wiedzieć, że tam, gdzie urzęduje dużo mniejszego bolenia, bardzo ciężko złowić dużego. Ja wielokrotnie widziałem, jak na Wiśle biją bolenie, piękne bolenie. One były poza zasięgiem mojego rzutu wtedy. Całkowicie były poza zasięgiem mojego rzutu. Jeszcze łowiłem ładne bolenie, kochani, na zwykłą blachę morsa. Srebrna, czyściutka świeciła pięknie i latała ładnie. Dalekie rzuty były, nie aż tak dalekie, jakbym chciał, no niemniej jednak bardzo daleko latała. Także jeszcze trafiały mi się fajniejsze, bo bliżej brzegu no, były też takie w miarę przyzwoite bolejniki, no ale nie były to jakieś tam większe kolosy. Także, tak jak powiedziałem, boblery, blachy, gumy, wszystko może pójść w ruch. Szukamy ich przy brzegach, tak jak widać, tylko że na przykład na rzekach warto zwrócić uwagę na miejsca, gdzie grupuje się drobnica, gdzie jest sporo drobnicy, gdzie kręci się drobnica. Może być, nie być, nie widać bolka, że on akurat żeruje, że on bije pod powierzchnią. Czasami jest tak, że on bije troszeczkę głębiej. Albo się czai. One podejdą na polowanie, wrócą do swojego miejsca po to, żeby zaraz wrócić w to samo miejsce i znowu sobie zapolować. One odwiedzają te same miejsca. To warto wiedzieć. Także jak znajdziemy miejsca, gdzie się grupuje drobnica, gdzie drobnica chodzi, te grzbiety, kropki i tak dalej, albo w ogóle jakieś pasy spokojniejszej wody, gdzie woda zawija i tak dalej, to tam prawdopodobnie, duże prawdopodobieństwo jest, że ten boleń tam może być. Bo to, że on akurat nie bije po powierzchni, zaraz do tego wrócimy, to nie znaczy, że go tam wcale nie ma. One, to są ryby bardzo cwane, naprawdę cwane, wzrokowce, coś im podpada, no to potrafią w ogóle zrezygnować z ataku. No ale sam kiedyś rzuciłem obrotówkę koło boleni. Kochani, ja sam widziałem, jak bolenie uciekało od mojej obrotówki. Nie tylko, że się nie interesowały, a od razu od niej uciekały. Także tak to mniej więcej wygląda. To są cwane ryby, bardzo sportowe, wiadomo, silne torpedy, walczą pięknie. Także no jest satysfakcja złowienia. No i jeszcze ciekawa rzecz z tego względu, że jak maj się zaczyna, to jest maj, one są właśnie po tarle, bo one do maja mają tarę, jakoś marzec, tak, gdzieś marzec, kwiecień, do maja, maj one są już po tarle praktycznie, głodne, one żerują, to jest ten sam czas, kiedy rusza i szczupak, i boleń, i teraz wybór koloru. Ja tu nie mam specjalnie wyboru, bo
Nie dość, że nie mam tego specjalnie, tego bolka tutaj zbyt wiele, a za to są szczupaki, także, ale zresztą w Polsce też w późniejszych latach więcej latałem za szczupakami, bardziej je lubiłem mówić, no, ale to już jest kwestia gustu. Także, tak jak powiedziałem, tak samo jeszcze na jeziorach, kochani, Bolenie, też jak drobnicę widzimy, że ona gdzieś bliżej chodzi, ja niejednokrotnie stałem, za szczupakiem chodziłem w wodzie do pasa, to Boleń potrafił koło mnie tak łupnął i to taki piękny na tym chruścielu, to co u nas w Polsce, w Elblągu się mówi chruściel, ogólnie jezioro pieszarskie, to normalnie taka petarda potrafiła wysadzić, że ma głowa przy brzegu. Ja wszedłem do wody, do pas, byłem 3 metry od brzegu, także one potrafią podejść na spokojniejszych wodach, gdzie grupuje się drobnica, gdzie ukleja chodzi i tak dalej. No wiadomo, one pójdą tam, gdzie jest ich pożywienie. Natomiast tak jak widziałem już ostatnio na Wezerze, mniejsze wolki urzędowały bliżej brzegu. Byłem na ujściu rzeki, tak zwanej rzeka Hunte, ona uchodziła do Wezery. I tłukły Bolenie, tłukły. Akurat nie pojechałem na Bolenia specjalnie, ale widziałem, jak waliły Bolenie, ale nie były to faktycznie wielkie Bolenie. A od czasu do czasu łomotno większy, ale daleko, daleko w głównym nurcie. Także warto wiedzieć, że gdzie jest sporo małego balenia, to jest małe prawdopodobieństwo spotkania się z większym. No i jak je, kochani, łowić? Tak jak powiedziałem, przynęty. Tutaj mam takich parę przykładowych przynęt. Kochani, nie powiem wam nazwy tego woblera, bo ja dostałem cały komplet takich woblerków z jakiejś firmy z Luksemburga. To jest model pływający, płytko schodzący gdzieś do 50 cm, czyli pod powierzchnią na polujące bolki. To jest taki sam model, tylko w innych kolorach na przykład. Tu jest też typowa przynęta boleniowa woblerek. Jak widzicie, nawet nie pamiętam nazwy, on już u mnie dużo leży. Jeszcze dobrze, że on jak woblery boleniowe, bo ten jest pływający, płytko schodzący, z silnym lusterkowaniem, ale są, kiedy mają ster całkowicie pionowo w dół, on fajnie odbija. Są wtedy modele tonące, zaraz powiem, jak nimi łowić. Także, no to są akurat na podpowierzchniowe bolenie. Ten to jest tak wybrokacony, cały świecący, z jakimiś literkami tylko w środku FL. Nawet nie wiem co to jest, bo ten bobler też u mnie leży. Ale to są, kochani, to są tylko przykładowe boblery, bo tego jest full i wypas. I jak je łowić? Kiedy widzimy, że bolenie biją pod powierzchnią, kiedy one biją pod powierzchnią, to wiadomo, dość szybkie prowadzenie przynęt pod powierzchnią, no i czasami dość częste zmiany przynęty polecam, bo nie zawsze wszystko będzie mu pasowało. To jest taki sam grostek praktycznie w pewnych momentach jak oko, i on chimeryk, mu coś nie pasuje i nie będzie na to brał. Dlatego, tak jak powiedziałem, dość szybkie prowadzenia pod powierzchnią, ale na przykład niepewnymi woblerami, bo akurat nie tymi, które mam, są tonące czy tak dalej, zmieniając tempo prowadzenia można opuścić niżej w toń, szukać bolenia. Z tym, że też będzie szybkie prowadzenie, ale już nie aż tak szybkie jak pod powierzchnią. To dużo nurt nam pozwala, że na pracę będzie tego woblera czy gumy. I tak prowadzi, żeby ona schodziła niżej. To jest, jak to najprościej powiedzieć, dostosowując tempo prowadzenia woblera, opuścimy niżej, jeżeli nie biorą nam na głębokości na przykład do pół metra, to można spokojnie opuścić wolniej, prowadząc jakiegoś tonącego wobka, żeby on schodził nam gdzieś tam na metr, półtora, no zależy na jakiej wodzie łowicie, prawda? Ale szukać wtedy bolków toni, one też bardzo chętnie uderzą. Ja miałem, już nie mówię o celowym łowieniu bolenia, ale łowiłem czasami w toni, szukałem okoni. Jeszcze, jak już w czasach, kiedy się pokazały bolenie na rzece Elbląg, trafiałem bolki, no co prawda nie były wielkie, ale ja łowiłem na małe przynęty wtedy na tego. Okoni szukałem, to w toni niejednokrotnie walnął mi boluś, uderzenie atomowe i bolek się trafiał przy łowieniu okoni. To były przyłowy, kochani, ale chodzi o to, gdzie one były. One były w głębokości, tam
4 metrów, no tam akurat tam gdzie łowiłem to było może trochę głębiej, bo to już na terenie miasta, ale ogólnie no były w połowie głębokości w toni i nie było tak widać wtedy ataków ich na wodzie. Także tak jak powiedziałem, można, jeżeli nie będziemy nad wodą, a boleń akurat nie widać, żeby żerował, nie ma jego tych spektakularnych ataków, wyskoków nad wodę i tak dalej, to wtedy trzeba schodzić pomału, pomału, głębiej, 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 aż możemy zejść na dno. Oczywiście dostosowując wtedy przynęty i ciężar przynęty i tak dalej, tempo prowadzenia. Bolenie ogólnie lubią dość szybkie prowadzenie, dlatego na bolenia ja bym polecił kołowrotki szybkie, nawet tam 6-6-1 przełożenie, większym przełożeniem kołowrotki szybsze, które dla mnie na przykład na szczupaka to ja ich nie używam w ogóle. Ogólnie do spinningu, czy na sandacze szczupaki, czy na okonie używam kołowrotków przełożeniem 5, 5-1, 5-4 góra max. Wolniejszych kołowrotków używam, bo one są takie średnie, a na bolka polecam kołowrotki z większym przełożeniem, żeby umożliwiły szybsze prowadzenie, bo nawet cięższą przynętą, nurt nam pomaga wynosić przynętę odpowiednio szybko prowadząc ją, możemy wtedy sobie sterować szybkością głębokość prowadzenia. Odpowiednio dobrany ciężar przynęty, ona odpowiednio schodzi w dół i no regulując, chciałem tak powiedzieć, regulując tempo prowadzenia, możemy sobie ustawiać przynętę w miejscu, które chcę. Oczywiście to wszystko jest kwestia wprawy i tak dalej, ale mniej więcej, kochani, tak to wygląda. I wtedy możemy szukać coraz niżej, kiedy one w ogóle nie żerują. No, najlepsze pory dla mnie to były, no oczywiście jak łowimy z brzegu, to kijek to minimum 2,70 używam, wydaje mi się spokojnie. Nie dłuższe są nam bardzo dobre, ale już dają większą możliwość wyrzutu, zresztą przy brzegach utrudnienia i tak dalej. Chyba że spod krzaku gdzieś, no to wtedy byłoby ciężej, ale ogólnie kijek minimum 2,70 długości, o ciężarze wyrzutowym już tak do 30 gram, bo czasami trzeba wziąć te łopki takie troszeczkę cięższe, gdzie w granicach one mają takie wagi, w granicach 10 do 30 gram, także warto mieć taki kijek do gdzieś do 30 gram, wtedy można spokojnie rzucać szybki kołowroteczek. I co, kochani? No, chyba że je łowimy gdzieś na płytszych wodach, są szczupaki, no to wtedy trzeba założyć jakąś tam jakiegoś wolframa czy coś takiego, no co zabezpiecza nam przed zębami szczupłego, żeby nam nie odpłynął z boblerem w pysku. Ale ogólnie to zalecam fluorokarbon, kochani. Chociażby z tego względu, że jest niewidoczny pod wodą. A to, jeśli chodzi o łowienie boleni, to jest naprawdę ważne. To jest wzrokowiec, coś mu podpadnie, dziękuję. I przypon metr, nawet półtora metra długość. Powyżej metra spokojnie można robić długość, na jeśli chodzi o łowienie boleni, żeby jakiś tam nie było jakiś węzełek niepotrzebnych, agrawek i tak dalej. Długi odcinek, czym dłużej, tym lepiej. I no, wtedy mamy dużo większe szanse na złowienie tego naszego ulubionego bolka. Kto tak bardzo lubi bolki, a jest wielu wędkarzy, którzy mają wielkie doświadczenie w łowieniu boleni. Także myślę, że potwierdziliby to samo, co ja mówię. Dobra, kochani, myślę, że przybliżyłem wam. Ja niedługo wam przygotuję filmik, jak zrobić przynętę. Kiedyś myślałem pokazać, nie pokazać, ale pokażę jeden ze swoich sposobów, jak można zrobić sobie na ryby tak zwaną pastę, ale jak zrobić kulki, własne kulki, na karpiowate, na cokolwiek chcecie. Na cokolwiek chcecie, jakie ryby spokojnego żeru łowicie, na pewno pokażę wam mega, mega sposób. Dobra, kochani, jakby co, to pozdrawiam. Niech moc będzie z wami, kochani. I do boju. Łowimy.